Narracja druga jest taka, że nasza historia jest jednym wielkim wariactwem, skakaniem z motyką na słońce i w ogóle nie przypomina historii żadnych innych narodów, w związku z czym powinniśmy być dumni z tej historii. Powinniśmy ją bardzo pielęgnować, ponieważ ona nas czyni wyjątkowymi i przydaje nas szczególnej wartości. Brakuje mi narracji trzeciej, która by mi osobiście była najbliższa, mianowicie takiej, że nasza historia nie jest wariactwem, że w naszej historii było mnóstwo zdrowego rozsądku, a wariactwa było nie więcej niż w dziejach innych krajów, tylko tak się złożyło, żeśmy w pewnym okresie po utracie niepodległości właśnie na ten bardziej szalony wymiar naszej historii musieli kłaść nacisk i również niestety po odzyskaniu niepodległości też. Polskie myślenie o historii, w ogóle polska mentalność jest w moim zdaniem przede wszystkim uwarunkowana tym, że polska historia to jest historia wyłącznie szlachty. W Polsce nie ma mieszczaństwa, nie ma chłopstwa, to znaczy ono się pojawia, ale zupełnie na innej zasadzie niż w krajach zachodniej Europy. Tam był antagonizm klasowy i te klasy niższe coś sobie wywalczały, w związku z czym również tworzyły swoją narrację. W Polsce dawniej szlachta stanowiła 10% społeczeństwa, niewiarygodnie dużo. Później 90% tej szlachty zostało zdeklasowane przez zaborców, w związku z czym weszło w klasy niższe i ono nadawało ton. Ja na przykład się wywodzę w zasadzie z chłopstwa, ale sądząc po nazwisku, pozycji społecznej moich pradziadków i tak dalej, no to było to takie klasyczne mazowieckie chłopstwo, które zostało herbów pozbawione przez zaborców, czyli to była jednak taka zbiedniała właśnie szlachta. I tak samo było i w mieście, prawda, i inteligencja była też szlacheckiego pochodzenia. Krótko mówiąc, te wszystkie cnoty zdroworozsądkowe, kupieckie, te wszystkie sposoby myślenia cwane, chłopskie, wyparowały w naszej historii. I to jest, i wyznaczyło, i zostawiło pola takiemu paradygmatowi romantycznemu, no, najbardziej hasłowo rzecz ujmując. Potem mieliśmy znowu politykę w okresie międzywojennym, która sprawiła, że trzeba było w jakiś sposób uzasadnić, dlaczego Polska wygrała, w taki sposób, żeby było uzasadnienie, że wygrała tylko i wyłącznie dzięki Piłsudskiemu. To było szczególnie silne po tym, jak Piłsudski umarł i ta ekipa, którą zostawił po sobie, dość mierna zresztą, musiała bardzo intensywnie uzasadnić swoje istnienie, swoje prawo do rządzenia Polską, a uzasadniała ją takim zdaniem, że tylko myśmy walczyli o Polskę. Tylko myśmy stawiali sprawę niepodległości na ostrzu noża, tylko myśmy naprawdę się starali. Jak ktoś dzisiaj czytuje Łysiaka, to u niego ten sanacyjny sposób myślenia zostaje, prawda, że inni endecy tylko chcieli, żeby Polacy żyli dostatnio w ramach Imperium Rosyjskiego, a tylko, prawda, marszałek to postawił. Prawda jest taka, znaczy, nie wiem, czy Państwo pamiętają taki film Zezowate szczęście. Tam jest taka scena, jak jeszcze jest malutkim harcerzem, prawda, Piszczyk i jest w jakimś zlocie harcerzy na paradzie, idzie z trąbką do tej trąbki, złośliwy kolega mu tam sypie jakiś proszek na kichanie i przechodzą pod trybuną i na tej trybunie stoi jakiś harcmistrz, stoi oficer wojska i stoi taki dziadek przypominający woźnego z Filharmonii w takim czarnym ubraniu w wysokiej maciejówce. To jest powstaniec styczniowy. Decyzją polityki historycznej II Rzeczpospolitej było uznanie, że Polska wygrała dzięki bohaterstwu. To bohaterstwo zawdzięcza powstaniu styczniowemu, w związku z czym tych powstańców tam wszystkich wybrano. Przepraszam, tu się zgadza z prawdą historyczną, wielu ludzi mówiło, że rzeczywiście taki dziadek w tym stroju powstańca styczniowego, weteran, był na wszystkich takich uroczystościach międzywojennych bardzo czczony. To była legitymacja II Rzeczpospolitej. No i wszystko fajnie, ale ta legitymacja jakby wyrzucała z polskiej pamięci to, że Polska została odzyskana nie tylko dzięki bohaterstwu żołnierzy, ale ci żołnierze mogli okazać bohaterstwo skutecznie, bo mieli karabiny, bo mieli za sobą biura werbunkowe, które ich werbowały, bo Polska była w stanie ich zorganizować, umundurować, przywieźć, odwieźć na front, dostarczyć im żywność, dostarczyć im amunicję, dać im buty, prawda, i tak dalej. To wszystko, czego w powstaniu styczniowym zabrakło. A to wszystko było zasługą ogromnej pracy, jaką między powstaniem styczniowym a roku 1918 wykonali Polacy, bynajmniej nie w dziedzinie machania szabelką. No niestety
mówię, ta narracja została, zdominowała okres międzywojenny. Potem w PRL-u była jedynym odniesieniem dla tych, którzy chcieli przeciwko narracji PRL-owskiej protestować. No i dało to taki efekt, że kiedy w PRL, znaczy powiedziałbym, taka narracja zdroworozsądkowa pojawiała się, ale ona się z kolei pojawiała ze stygmatem, że to jest narracja PRL-owska. Jest taka książka, która zawsze we mnie budziła mieszane uczucia, w ogóle taka postać, pułkownik Załuski. Stary komunista z LWP, on napisał taką książkę Siedem polskich grzechów głównych, w której kapitalnie udowadnia, że chodzenie z kosami na armaty nie było żadnym wariactwem, tylko bardzo rozsądnym posunięciem kościuszki. Że szarża szwoleżerów pod Somosierą nie była żadnym idiotyzmem, tylko była genialnym posunięciem wojskowym, bardzo bohaterskim, ale jak najbardziej sensownym i obliczonym na zwycięstwo, a nie na zrobienie wielkiego boom i wylecenie w powietrze. Że książę Poniatowski nie skoczył do Elstery, bo się obraził, że przegrał bitwę, tylko zginął i do końca zachował się racjonalnie. No, ale niestety w tej samej książce pułkownik Załuski pisze jakieś przeraźliwe brednie o Gwardii Ludowej, bitwie pod Lenino i tak dalej. W związku z tym jakby tego typu rzeczy po roku 89 odpadły. I myśmy znowu zostali tylko z dwoma narracjami. Romantyczną narracją będącą pochwałą szaleństwa, a nieprawdziwą historycznie, bo ani pułkownik Ordon nie był idiotą, który się sam wysadził, ani właśnie Poniatowski nie był samobójcą, ani pułkownik Włodiowski się nie wysadzał w Kamieńcu Podolskim i tak dalej. Ale to była narracja na czasy niewoli bardzo dobra, bo nas czyniła niezłomnymi. Natomiast na czas wolności ona jest niedobrą narracją. Bo ona nam nie tłumaczy, dlaczego myśmy wygrywali wtedy, kiedy żeśmy wygrywali i nie tłumaczy nam, dlaczego myśmy przegrywali wtedy, kiedyśmy przegrywali. No i cóż, jakby na tym polega, powiedziałem tak, że spór o narrację w Polsce w tej chwili tak naprawdę to jest spór między narracją, nasza historia jest zwariowana i bądźmy z niej dumni, a taką rodzącą się narracją, którą bym próbował nazwać szukaniem, takim rewizjonizmem historycznym, szukaniem racjonalności w naszej historii. Natomiast narracja, no, odrzućmy polską historię, jest dowodem klęski pewnego środowiska, które chciało mieć rząd dusz w Polsce, które nie chciało tworzyć narracji antypolskiej, tylko chciało tworzyć jakąś nowoczesną dla Polski. W ogóle to dotyczy nie tylko polityki historycznej, ale chciało jakąś nowoczesną ideę dla Polski stworzyć. Myślę o środowisku, które w swoich książkach nazywałem michnikowszczyzną, nie wymyśliłem zresztą tego określenia, jakby mi ktoś zarzucał, że się pod cudze podczepiam, więc nie, ja to tylko podchwyciłem. Natomiast to się skończyło tak, że prawda, ci ludzie nie mają polskiej narracji. Ci ludzie mają narrację nihilistyczną, ci ludzie mają narrację nie biało-czerwoną, tylko tęczową, albo różową, albo czekoladową, ale tak jak Adam Michnik w swoich dobrych latach pisał Rozmowy w Cytadeli i tam potrafił pisać o Dmowskim, czy on wtedy bardzo pozytywnie głównie i o ruchu ludowym, i o Daszyńskim, i o ruchu socjalistowskim, no to dzisiaj tą narracją jest Kuba Wojewódzki, który jeśli chodzi o znajomość polskiej historii jest, przepraszam za słowo, matołem, co udowodnił, prawda, wypowiadając się parę razy na ten temat, a nie powinien był tego robić. Czy prawda, ludzie z jakiejś feminoteki, czy coś takiego, ale których Polska jest po prostu takim hasłem na złapanie dreszczu i oni się z tego wstydzą. Więc dyskutować musimy o tym w moim przekonaniu i wyznaczać to pole między piękną, poetycką, mickiewiczowsko-rynkiewiczowską wizją polskiej historii, a taką wizją, którą ja bym wywodził gdzieś tam z Brzozowskiego i Dmowskiego, bo wbrew pozorom ich ogląd historii jest bardzo podobny. Dziękuję. Teraz oddamy głos redaktorowi Zarębie. Jestem w pewnym kłopocie, bo oczywiście bardzo poważnie potraktowałem te trzy punkty i zastanawiałem się, jak to tak ująć, żeby właśnie omówić wszystko systemowo, podzielić, rozważyć, pokazać, kto rzeczywiście dzisiaj mówi w Polsce o historii, w jakiej formie, zastanowić się, jaki tu jest wpływ mediów, a jaki wpływ zawodowych historyków, jaką rolę odgrywa szkoła, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, to Państwo znają doskonale tę dyskusję, prowadzić politykę historyczną i czy ona jest w tej chwili w Polsce dobra, czy zła, czy wystarczy, czy nie wystarczy. Natomiast no, prawdę powiedziawszy, wypowiedź Rafała Ziemkiewicza bardzo wyrazista i taka, powiedziałbym,
no, subiektywna, ale taka właśnie nie próbująca tam, prawda, wszystkiego rozbierać na czynniki pierwsze, tylko raczej stawiająca bardzo jedną mocną tezę, no, prowokuje do polemik, prawdę mówiąc. I tak usiłuje w tej chwili sobie w głowie ułożyć swoją wypowiedź, żeby pogodzić oba cele, to znaczy, żeby to nie było tak, że ja wyłącznie polemizuję. No bo oczywiście jest mi dość ciężko to zrobić, bo nie byłem przygotowany, nie wiedziałem z góry, co Rafał powie, a z drugiej strony, żeby trochę jeszcze skonsumować tego takiego tonu, no, poważnego namysłu, jaki Janek Żary zaproponował na początku, to znaczy takiego właśnie bardziej systemowego sposobu ujęcia tematu. Ja powiem w ten sposób, no, to znaczy z jednej strony to powiedzenie, że właściwie jest w Polsce, są w Polsce te dwie opcje. Polacy to wariaci i to jest wada polskiej historii, należy ją totalnie odrzucić. Polacy to wariaci, to jest zaleta polskiej historii. Pierwsza część zgadza się. Znaczy, taką opcję bardzo wyraźnie widzimy. No, można by teraz dyskutować, od jakich ona czasów pochodzi, kto był jej protoplastą. Mnie się nasuwają różne skojarzenia, różni antenaci, prawda? I tutaj, no, bardzo wyraźnie oczywiście ten ton ulega wzmocnieniu w czasach PRL-u, ale można widzieć wcześniejsze punkty odniesienia, to znaczy na przykład czasy zaborów. Natomiast czy rzeczywiście jest tak, że no, taką drugą dominującą, takim drugim dominującym nurtem jest ta teza, że Polacy to wariaci i to jest zaleta? To znaczy, no, ja mam wrażenie, że Rafale sobie od razu znakomicie ustawiasz po prostu wszelkich polemistów. To znaczy wszyscy, którzy nie są twojego zdania w rozmaitych kwestiach historycznych, są hurtem wrzucani do tej drugiej grupy, prawda? I są przedstawieni jako beznadziejni romantycy, beznadziejni rzecznicy właśnie takiej historii straceńczej, strasznej, romantycznej, głupiej. I tylko sam dajesz przykłady, które temu przeczą, bo na przykład jak mówisz o Załuskim, no to zrozumiałeś, ale to, że Załuski bronił tych punktów czy tych elementów historii, które są wrzucone do tego romantycznego nurtu. No bo jeżeli tłumaczył, że kosami warto było jednak tam kogoś bić, albo tłumaczył, że Poniatowski to jednak do tej Elstery wpadł tak nie całkiem głupio, a racjonalnie, to już jest element sporu, który komplikuje cały ten podział. Znaczy w tym momencie nie mamy takiego prostego podziału. To znaczy co, jak ktoś powie, że Kościuszko fajny, to jest reprezentant którego nurtu? Czy tego głupio-romantycznego, czy tego racjonalnego? No bo ja ci powiem szczerze, ty próbujesz zbudować trzecią tezę, znaczy trzecią drogę, i ja teoretycznie bym ci przyklasnął w 100%, bo ja jestem klasycznym przykładem trzeciej drogi. W ogóle nie wyznaję jednego schematu, uważam, że szkoła krakowska ma bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o opis I Rzeczpospolitej, a na przykład częściowo się myli, jeśli chodzi o opis XIX wieku, opis powstań. I już zaprzeczam temu podziałowi, prawda? Więc ja bym był absolutnie za tym, żebyśmy to komplikowali, a nie upraszczali. Tylko właśnie ja tych beznadziejnych romantyków w tej chwili prawie nie widzę. Oczywiście jest pewien nurt, który z powodu pewnego specyficznego stylu dyskursu, no, broni rzeczy, które mi totalnie atakują. Ale czy to rzeczywiście jest świadectwo jakiegoś beznadziejnego romantyzmu, jakiegoś straszliwego zatracenia się? Nie wiem, mówiąc szczerze. Jest oczywiście cieniutka warstewka takich poszczególnych postaci, które powiedzmy w poszczególnych sprawach przybierają taki ton pod tytułem: skoro bronimy polskości, to bronimy w zaparte wszystkiego, prawda? No, jak na przykład czytam teksty Krzysztofa Kellera, który pisze o I Rzeczpospolitej, to on kocha sarmatyzm i kocha ten sarmatyzm całą. Nie, tam nie ma refleksji pod tytułem, że sarmatyzm, powiedzmy, miał swoje być może dobre, że inaczej, że wolność szlachecka miała swoje dobre strony, powiedzmy, w wieku XVI, czy nawet może jeszcze pierwszej połowie XVII, no ale jednak jak sięgamy do czasów saskich, to w zasadzie ciężko bronić, prawda? Tak, no, to jest wszystko fajne, wspaniałe, a kto w sarmatyzm bije w polskość. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, żeby to była jakaś masowa postawa w tej chwili. Nie wydaje mi się, żeby nawet ci tak zwani romantycy, bo to się potem oczywiście przełoży na konkretne podziały polityczne, no tak w swojej masie próbowali tego typu te zbronić. I to samo dotyczy moim zdaniem każdego następnego okresu. XIX wieku, XX wieku. Znaczy, no, powiedziałbym tak, no, ktoś, kto głosi, że wszystko było w historii, powiedzmy, powstań wspaniałe, czy wszystko było wspaniałe, nie wiem, na przykład w XX wieku, no, po pierwsze sam popadałby w rozmaite sprzeczności, bo musiałby chwalić rzeczy wewnętrznie antagonistyczne. Przecież myśmy zawsze mieli różne nurty, proszę Państwa, historii. No, jak się dzisiaj mówi, że ta stara, dawna historia, historiografia była historiografią opartą na mitach, na uproszczeniach, na pewnej cukierkowości, to jest nieprawda przecież. No. I to jest nieprawda zarówno w stosunku do takich pisarzy jak Stefan Żeromski, ale to jest nieprawda też w stosunku do na przykład Henryka Sienkiewicza. No.